Wichur, dzień kolejny. Nie mam prądu, ale mam kozę, na której podgrzewam sobie wodę na kawę. Samochód postawiłam w bezpiecznym miejscu z dala od drzew. No i robię obserwacje. Chciałam powiedzieć, że moja koncepcja postawienia tych domków opierała się na obserwacji, skąd wieje wiatr. To jest jedna z pierwszych obserwacji, które należy zrobić, jak się kupuje nową działkę. No i wiedząc o tym, że kiedyś nadejdą takie czasy ekstremalnej pogody, zastanawiałam się, jak posadowić domki. Oczywiście też ze względu... O, włączyli prąd! Ale to będzie taki... Włączać, wyłączać, włączać, wyłączać. I dobrze jest mieć alternatywę, zwłaszcza jak się ma kuchenkę elektryczną. Ale kontynuując, wymyśliłam sobie, że moje domki ustyłuję w stosunku do wiatru, które tutaj wieją z zachodu, dziobem, że się będę inspirować statkiem. Statek w czasie sztormu ustawia się, chyba nazywa prostopadle, do fali i wchodzi w falę. Jeżeli ktoś tu się zna na tych morskich zagadnieniach, to może mnie sprostować. Chodzi o to, że dziobem wchodzi w falę, nawet największą. Nie wiem, jeżeli ktoś z Was oglądał The Perfect Storm z George'em Clooney'em. Ja to oglądałam raz i nogi mi się trzęsły, po prostu morze mnie przeraża. No są fale, którym no, kuter nie sprostał, ale... Wiele statków wchodzi w tą falę podczas sztormu i daje radę. I ja sobie wymyśliłam, że moje domki potraktuję trochę jak statek i ustawię je tak, że krótszym bokiem i tym jakby dziobem będą nastawione w wiatr. I dzisiaj powiem tak, słabo spałam na dole tutaj, żeby się ewakuować w razie czego, ale było całkiem ok. Tak, włączają i wyłączają prąd takie klimaty. A teraz jest, no powiem, były straszne podmuchy i powiem wam, że nagle tak poczułam, wow, to działa. To działa. Inną sprawą jest, że mój dach waży kilka ton. To nie jest to po prostu blacha z jakąś tam pianką nabita na szkielet. To są ciężkie panele słomiane, więc ten wiatr będzie musiał się wysilić, żeby to zerwać. Więc dzisiaj tak sobie pomyślałam, że nie jest źle. Ale tak, to co doradzam ludziom, którzy teraz planują stawianie jakichkolwiek domu, nawet murowanych, nawet w technologii standardowej, trzeba zacząć brać pod uwagę zmieniający się klimat i te zjawiska drastyczne, które będą się działy, dużo, dużo gorsze, pod uwagę.